Cześć, z tej strony Jagged, a po drugiej stronie Kopytko. gramy Liverpool przeciwko Poznańskiemu Lechowi. Cja. I znowu będzie odcinek odpowiedzi na wasze nurtujące pytania. Wasze przemyślenia, bo niektóre pytania są tak głębokie, że aż normalnie. Że aż nas to boli. No, u mnie bardzo często bolą wasze pytania. No dawaj, jedziemy tam w No trakcie. jedziemy. Kurde. No jak chcesz przeczytać pytanko, to powiedz, to ja wezmę piłkę i poczekam. Nie no, spoko, spoko. Tam Aha. najwyżej Aha, rozumiem. przy bramce albo Rozumiem, coś. chcesz strzelić bramkę najpierw? Nie no. No, no, ja już cię za dobrze znam. Pamiętam, nawet pamiętam jedno takie fajne pytanie, które ktoś zadał. Jagged, czy ty w końcu wygrasz z Kopytkiem? Proponuję temu panu obejrzeć wszystkie odcinki FIFA, bo chyba tam jest jakiś odcinek. Kurwa, to będzie ciężki mecz. Jak Czemu? on to wybił? Czemu ciężki? Dobra, i pierwsze pytanie chyba, nie? No dobra, no. Fire Owner.pl. Jezus, skąd wybierzecie te niki? Czy mamy FIFA oryginalną, jedenastkę? Niestety nie, ja nie mam oryginalnej. Ja też nie mam. Kopytko, łapaj. Oj, nie udało mi się teraz. Ja też nie mam, no. Nie stać nas, jesteśmy biedni, jesteśmy szaleni, mamy wyjebane, chałwa. Hałwa. Schabowy. Kiepskie, kiepskie. Czy Hał, hałwa. jeszcze ten sam użytkownik? Nie powtórzę niku, bo jakiś masz taki dziwny, żeby nie powiedzieć zjebany. Nie chcę. No i gol. Dobra. Czy gramy w FIFA 12? No Ja tak, gram. gramy. I jest. Ale nie przez sieć. Nie, gramy osobno. No. Singla. Singla. Singla, jak to brzmi? FIFA, nie? FIFA. Czy przeszedłeś? Kaputko, zadam się takie pytanie. Przeszedłeś singla w FIFA 12? Stary, wielokrotnie wybierałem różne ścieżki. Tak gramy, jest według mnie fajna FIFA 12. Ma swoje No smaczki. zresztą, my to już odpowiadaliśmy, nie? Czy FIFA 12 się nam podoba. No. A nie To lubimy się nie powtarzać. będziemy dublować Kurde. tych samych odpowiedzi, bo nie płacą mi za to. Mi też. Kurwa, ale to będzie ciężki mecz. Jezus, jak ja się nie mogę przebić po twoje pole karne. I od tego samego użytkownika trzecie pytanie. Co myślimy o nowym Assassin's Creed Revelation? Szczerze. Ja tam Ja nawet swoją nie. zabawę z tą produkcją skończyłem po pierwszej części. Pierwsza część Assassin's Creed Była była. ciekawa. Mi się bardziej podobała ogólnie postać Altaira niż Ezio, nie? No. I tak jakoś skończyłem zabawę. Ja powiem wam szczerze, że kiedyś jak widziałem na trailerach i gameplayach, strasznie mi się ta gra podobała, było coś nowego, ale po części później się to robi monotonne, nużące i nic specjalnego. Traci swój urok ten, Urok, który. tak. Pierwsze 2 godziny rozgrywki są super, nie? No. Kurde mać, ja chciałem dobić. Właśnie wiem, dlatego ślizgiem wchodziłem. Kopytko! Graj, graj, gramy, gramy. Łapaj! Ajajajajajaj! Użytkownik Infitex. Ale wy macie niki, kurwa. No, no. Czy znamy się w realu? Nie, znamy się z Nie, nie znamy. Barcelony. Spadaj! Nie mogłem już! Kurde, Nie, nie lecz. znamy się, poznaliśmy się na YouTube. Tak. Jakoś tak gadamy sobie. Jakoś tak wyszło. Co ty zrobiłeś? Czemu zgubiłeś piłkę? Chciałem zwód zrobić, tylko on zrobił wzwód. Aha, rozumiem. O, będzie ciężki mecz. I czy podamy województwo i miasto? Nie musimy odpowiadać na to pytanie, dodał. Ja tam mogę podać, mi to Lotto. Ale Lubuskie, Zielona Góra. No ja wielokrotnie podawałem Ja też ogólnie, nie? opolskie brzeg.
polskie to wiadomo, nie? Na południu. Jakby ktoś wiedział. Kurwa, Maciek mi idzie jakoś dupnie. No co ty, a mi nie? To, że jednego gola szyję nie znaczy... Peszkę mam! No co ty? Zapomniałem o nim, ja już... Bo ja miałem, jak już wspominałem w poprzednim odcinku, aktualne transfery, nie? Ja go miałem w Kolonii. Aha. Bo on teraz gra w Bundeslidze, nie? W FC Köln. A jakieś tam pytanko? Nie ma? No, są, tylko poczekaj, bo na razie... No to czekam, no. No nic nie, no gramy. No dobra. Jak idzie piłka, to... Dobra. Rozumiałem. Zrozumiałem. Kurde, co to tak przycina? U ciebie przycinało? Nie. To u mnie coś. Frap świruje. Żółta, no wiadomo, musi być kartka. Na mięchu. No, czekam. Co za kartkę, bo nie patrzyłem. Żółta. Pedro Ber 1-2-3-2-1-4. Real Madrid czy Barcelona? Reallo. Oczywiście, że odpowiem, że Real Madrid. No. Nie ma tej opcji. Hala Madrid i tyle w temacie. Co ja zrobiłem? Kurde mać! Ja chciałem... Ja nie, bo ja nacisnąłem w dół strzałkę i wiesz, idę, żeby odebrać. A tam mi kurde koleś już przejął piłkę. I tak czasami wychodzą takie głupie sytuacje niepotrzebnie. Kurde! To była jedyna chyba moja dobra okazja w tym meczu. Ty grasz smurfami, powiem ci. Wiem. A nie mogę już ślizgami wchodzić, bo a nie gdzie jest smurfetka? To sędzia! Na łapce rezerwowej. Nie mogę. Kurde no! Kujcz. Amerykański komentator śmiesznie czyta jego nazwisko. Nie przesłuchałem. Kit. Kit. Kopytko. Gramy, gramy. Łapaj. A coś nie mogę tak fajnie zawinąć. Nie wiem czego. Jebniesz mi bramę dzisiaj tak. Nie, nie. Chuj by cię strzelił, nie potrafisz nawet tego zrobić. Coś tego pytania się nie mogę doczekać. No poczekasz chwilę, gramy. No dobra. Okej. Okay. Mówiłem, będę czytał pytania jak wyjdzie piłka albo coś. Następnym razem ty drukujesz. Okej. Okay. Kurde mać, no. Masz kurde mać. Fajny miałeś komentarz pod Batmanem. Taki jeden. Od Jaśka? No. Odpisałem mu dzisiaj wieczorem. Aha. Kurde. Coraz groźniejsze mi tu... Chłops, akcję tworzysz. Aidan 340 zapytał się mnie, znaczy powiedział, żebym wymienił 5 moich ulubionych klubów. To zaraz... to wymienię, tylko muszę się na chwilę skupić, ale nie mogę się skupić na odpowiadaniu, bo tutaj ciągle jest ofensywny Jagged, nie? Na pierwszym miejscu jest Real Madrid, na drugim Lech Poznań, na trzecim Liverpool, na piątym, na czwartym Borussia Dortmund, no i na piątym Manchester United. Moja lista... 5 ulubionych klubów. A ja powiem szczerze, że tak nie mam ulubionych klubów. Jedyny... No tak, czekaj. Czekaj. No nie wiem, kurde, nie będę tam wymyślał, no. Kurde, znowu mi się ten kursor pojawił. Ja piernicz. No nie, no i... Ups. No. Kurde, ale ciężko mi się gra. Oho. Kuchu. Oho. Ja nie... No nie no. Dawaj, dawaj, dobijaj. Kurde. Krzysiu. Dawaj zupę. Chleb. Jajka. Pomidory.
Słyszę twój oddech. Oddech twój zasapany. Ej, co ty bierzesz? No nie, szkoda, że siebie nie słyszysz teraz. Może na nagraniu będziesz siebie słyszał. Tak o, ja tu gram, a tu słyszę... Przeżywam to wszystko, nie? To normalne przecież. Ja rozumiem, tylko wiesz... Z drugiej strony nie wiadomo, co ty... Ała! Co ty kurwa robisz? Nic, kolana mi się... Kolanem sobie walnąłem w biurko. Bo mi się coś podniosło. I teraz dawaj kolejne pytanie. No, dajesz. Dajesz, dajesz. Pytam Gadżeta. Kamilk... Kamilk.pl. On na te SMS-a. Czy czytamy książki? Jak tak, to jakie? Książkę? Owszem, ja czytam książki. Ostatnio jaką... Ogólnie fantazy. Ostatnio przeczytałem Metro 2033 i... 34 pewnie. Dragon Age'a. Nie, zbieram się na kupno tego, ale... Ale słuchawki ważniejsze. No, otóż to. No. Spalony jakim cudem? Gdzie? Czekaj. Żółta? A nie, żółta. Myślałem, że spalony gdzieś. Nie, czekaj, spalony gdzieś. Kolejne pytanie, szybko. A, dobra. Bo byłeś. The Cameo 23. Jaka ale czekaj, bo ja nie odpowiedziałem na książkę. Aha. No, sorry. Mi się podoba i czytam książkę, nie pamiętam autora, ale tytuł, czekaj, jak to było, Zabójcza podróż. To jest książka autorki serialu Kości. Bardzo, bardzo fajna książka, tylko jakoś tak powoli mi to leci. Kate Richards, coś takiego. A, poszukajcie tam. Nie kojarzę. No. A jakbyście chcieli autora Metra... To Dimitar Głuchowski. No i kolejne pytanie tam zadane przez użytkownika The Cameo 23. Jaka FIFA nam się najbardziej spodobała? Ja zapamiętałem ogólnie FIFA 2004. Jako najbardziej taką... Czekaj, a ja jakoś... Innowacyjna mi... Ja jakoś coś... się spodobała. Czekaj, ja albo... Nie, mi chyba 2003 bardzo się spodoba. I grafika, i te flary, w ogóle jakoś tak mi się to podobało. Nie wiem, czy o tej FIFA mówimy? Znaczy, czy o tej FIFA mówimy? Czy o tej części, nie? No, czy to ta? No, ale chyba tak. Ale szczególnie podobała mi się... No, takie przejście z 2000... Kurde, z 2000... Z 98 do 2000, taka była to rewolucja. No, oni tam sporo innowacji wprowadzili. No. Mr. X. Mr. X. Kurde, no nie wiem, jakie wy te niki macie. Nie potrafię nawet tego przeczytać. Zaraz to przeczytam, jak... Kurde, no ale zrobiłem. Zrypię tą akcję. Szlak. Nie no! W końcu. Dobra, Mr. X-Fern. Co zamierzacie robić w przyszłości? Ja nie wiem, jak skończy się ten mecz, to pójdę sobie kanapkę zrobić. A ja, jak skończy się ten mecz, to coś sobie też zjem. Może... Nie, zupy już nie mam. Krzysiu mi zjadł. Nie wiem, coś na pewno. No, także masz odpowiedź, co będziemy robić w przyszłości. No. Będzie I moje ulubione pytanie od użytkownika Tenzany Mrowa. Mruwa. No. Jagged, czy zamierzasz pokonać kopytka? Odpowiedź uzyskasz w tym... w tym meczu. Ale pewne siebie, kurwa. I takie mam dosyć... Długie pytanie, to na nie odpowiemy, jak się mecz skończy, tam chwilę posiedzimy w tym menu, odpowiemy na to pytanie. Dalej mógł stanąć, dać tą kartkę. Ale na które pytanie? No to nie jest takie o nowym filmie Batmana. No kurde, znowu za wysoko podniosłem. Dobra, teraz możemy odpowiedzieć. GOG.DB. Mroczny Rycerz powstaje, czekamy i co myślimy o tym? Bo tam nowy... Kurde, ale zjeb... Ja. O
ogólnie rzecz biorąc mało słyszałem o tym i szczerze nie czekam jakoś szczególnie na to, bo... Ja też. Jak się pojawi, to obejrzę, ale jakoś tak... No, nie... ale moim zdaniem fenomenalny był Batman, właśnie ten Mroczny Rycerz. No, z tym Jokerem, tak? O tym mówisz? Tak. Ten aktor, co już nie ale żyje. Ale szkoda, że on nie żyje, kurde. No szkoda, ale bogowie odchodzą młodo. Umierają młodo. No. A ile on miał lat? Czekaj. Czem? Nie wiem, 20 coś chyba. 20 coś. Słyszałem, daj. Ktoś tam krzyczał. To Kaukaz. Pewnie Peszko. Wiedziałem, że coś takiego będziesz kombinował. No szkurde z tym frapsem, coś mi ten zwalnia. Dobra, już. Nie masz jakiejś aktualizacji w tle włączonej? Nie, to coś z frapsem. Nie wiem, od czasu do czasu... Ale on czasami ma słabsze dni, nie? No, niestety. Spalony! Nie, chyba. No. Kurde. No i był. Był mi to spory. Spory jak moje te pory. No to było dobre, naprawdę. Sławek. Jak to mówi ten Kane do mnie? Kurde. Ja nie mogę. Rudniew, Artiom. No, mi się trudno gra, no właśnie widzę, jak ci się trudno gra. No, trudno mi się gra nimi, jakoś. Widać różnicę klas. Ja zaraz zabiję tego, no, frapsa. Z te głupie przycinki. Ach. Za ostry kąt. Dupa cycki. Cycusia. Twe cyce jak donice. Jak widzę twe cyce, to okwice. A oczy mi świecą jak znice. No i gdzie podajesz, idioto? Idiotko? Co jest? Jaki, no chyba, no zastawiłem się ciałem, tylko przecież to jest Anglia, kurwa. Takie coś jest w Anglii dopuszczalne. Nie. Kurde, no. Dobrze, zablokowałeś. Jeszcze jakbyś wybił, to byłbyś moim idolem. Ale na klepę to już za dużo. No i dupa. Kurde, no wykop to, no ja nie mogę. Dobry burić. No kurczę, zwinny jesteś również. No i taka jeszcze mała ciekawostka dla widzów właśnie, to słyszeliście. Kopytko zamierza kupić takie słuchawki nowe, takie jak ja. Także niedługo usłyszycie jego prawdziwy głos. A nie jakiś. Ale moje kiosykowe ci się nie podobają, tak? No i chuj, druga żółta. Jakie kiosykowe? Nie ma nic. Jest. Jakie kiosykowe? Z Kaczora Donalda. No dobra, no to kiosykowe. No ale wiesz, czasami... Były chyba jakieś mikrofony takie przez szybkę wystawione. Ojoj. Biegnij. Dobrze, źle. Gdzie? Faul mógł dać. No. Ale dupa. Dupa. Kurde no. Że to zablokował. No, ale ładnie leciał. Bo kapietko! Łap! Się nauczyłeś wybijać w końcu te moje rogale. Nie, to po prostu Buric jest tak zaawansowanym bramkarzem, że wybija je. Automatycznie, nie? Automatik. Lewarek. Lewarus. Oj! Oj! No jak to z... Lewarek. No ale tu. Gdzie? Siedzi. Siedzi na ławce jako smurfetka. Offside. Fucking joke!
Ale gol. Dobrze, ale nie kurwa dupa cycki, no. Dobrze. Fuck this. Fiu, fiu. Piece of shit. Fernando, czekaj, ja sobie zobaczę, kto tam. Ja nawet nie wiedziałem, co się dzieje. Aha, ten tu, dobra. Tu. Rrde, no. Nie tak. Krzysiu. Pa. Lipka. Kurwa, ale wsadził to chuj. Gerard chyba. No. Gerard chuj. Dostał Gerard. Tylko piłkę, puch. Chyba już tego nie nadrobię. Czemu? Ty nie gadaj, tylko graj. Faul. No. No dobrze, dobrze. Kogo my tutaj mamy? Bosacki. Jezus, jaki ty jesteś agent Bosacki. Dobra, Siergiej Kriwiec. No, jedziesz. O, ale się przypychają. No kurwa, nie można takich piłek tracić. Ja nie mogę, ale ten fraps mnie denerwuje. Właśnie się teraz przyjrzałem, nie? Zaraz ci coś powiem. Jezus Maria, no takie szanse się wykorzystuje. Jak mi tak zaczyna co, jakiś czas coś tam klatkać, bo cały czas mam 60-55 klatek, nie? Przy nagrywaniu, a jak mi tak zaczyna przycinać, to jest 40-35 się robi. Nie wiem, czego tak dziwnie. No szlak by... Nie! Kurde, no! Nie, tam. Dobrze. Dupa. Czyćki. Oj, ktoś tam chyba się dobija do mnie na gadu. Może Kane? No to poczekaj. Gorzej jak jakaś dziołcha. No. Jak kocha, to poczeka. Co? Stop the cross. Dzięki. Coś ty tak za mnie wleciał, kurde. Się przestraszyłem. Kopytko ucichł. Jesteś tam, żyjesz? Nie, umarłem. Aha. Widziałem, że spalony, bo nie do tego chciałem podać. Kurde, no. Gdzie to? Całkiem pozytywne. Ja nie mogę, głupi fraps. Jogged, ty się nie usprawiedliwiaj, że to fraps. Faul. No jasne, kurwa, pedał jebany. Sędzia, pedał. Tutaj już nie gwizdnie. Pedałek. Michałek. Kurde. Nie, tam. Dobrze. Niedobrze. Ale sędziowie się coś tutaj zmówili, kurde, wszyscy na czerwono. Ups. No. Ale wiesz, kurwa. Czegoś... Patrz, prawie zaraz koniec meczu, ale czegoś brakuje. No ty uderzyłeś w poprzeczkę już. Ja uderzyłem kiedy? Uderzyłeś, była jedna poprzeczka. Było? Nie pamiętam. Była co, strzeliłeś tak, nie wiem ile to było, ale blisko strasznie. Zajebiście. A się przetula. Już tam, faul. Kurde mać, głupie przycinki. Mam nadzieję, że to nie będzie tak widać na filmie.
Kurwa! Słupek, ja nie mogę! Ale fajny odgłos, bo. No ja przed chwilą. W 12 są fajnie zrobione odgłosy uderzenia słupek w poprzeczkę. No, fajnie, fajnie są. W PS-ie za to w ogóle nie słychać. No. Tak, komentator na to w ogóle nie reaguje, jak piłkę uderzy słupek. Aha. Kurde. No, szybko, dośrodkowywuj. Nie? To nie. Ja będę czekał godzinami. Kurde mać. No i biegnij tam, czołek. Uuuu, no. Pierdolę te rzuty wolne twoje. To muszę jak najlepszy wynik jeszcze wyciągnąć. No jeszcze masz szansę tutaj zremisować, a nawet wygrać. Sędzia pedał jebany. Wiedziałeś, że tak zrobię? No, trochę. Aha. O, i tu nie ma faulu, no. Chuj, ta Rudniew jeszcze czym podasz? Kopytem. Nie mogę. Gol! Jest! W 90 minucie. Na pewno. Na pewno. 3 minuty doliczyli, fajnie. Zajebisty jest. A to tylko te fifowskie, no wiesz. Damy radę. Ciekawe gdzie. Dostał licencję. Co gdzie? Licencję sędziowską, ciekawe gdzie dostał. Aha. Fifie. Kurde. No. Nie. Nie dam. Dobra. Jakaś akcja by się przydała. No puszcz, no sędzia musiał przerwać, no. Czerwona, tak? No. Specjalnie to zrobiłem, żebyś nie poszedł tam. Myślę, już bałeś. Nie, idź to, nie idź to, kurwa. Nie mogę. Już, dawaj piłkę. Dawaj tą piłkę. Dzięki. No. To był sukces w sumie. No. No, także uzyskałeś odpowiedź, że jeszcze w tym meczu nie wygra. No. Ale masz remis chociaż. Ale to było fuj ciężkie. Dobra. Burić chyba. Fernando Torres. Dobra, żegnałem się z wami. Kołpytko. I Jagged. Także na razie. Pozdrawiam.